Ogłosił to już chyba w 2008 roku, jak poprzednio był premierem, żeby zlikwidować złotówkę, włączyć Polskę do strefy euro. Nie chcę tutaj rozwodzić się w tej sprawie zbyt obszernie. Mówi o tym wszystkim tak zwana teoria optymalnych obszarów walutowych, ale krótko, w skrócie rzecz ujmując, ta teoria podpowiada, że jeżeli państwa, dwa państwa lub więcej państw są na różnym poziomie rozwoju, a Polska i Niemcy, Polska i Francja, Polska i Austria czy Holandia są na różnym poziomie rozwoju ze względu na naszą tragiczną historię ostatnich 300-400 lat, są na różnym etapie rozwoju. Zresztą i wcześniej byliśmy na niższym poziomie rozwoju, bo i nasi przodkowie właśnie z tych epok popełnili makabryczne błędy, bo nie rozumieli, że wolność i nowoczesność mogą iść ze sobą w parze i powinny iść ze sobą w parze. Że właśnie takie państwa, jeżeli sobie przyjmują walutę wspólną, to to silniejsze państwo zawsze będzie dominować nad tym słabszym. A to my jesteśmy gospodarczo słabsi. Póki co, chciałbym, żeby było inaczej, ale póki co, mimo tego, że nadrobiliśmy wiele, jesteśmy cały czas słabsi. Dlatego dopóki nie będziemy na podobnym poziomie rozwoju, co tamci, to nie powinniśmy odpuszczać naszej złotówki, bo ona pomaga nam lepiej zarządzać różnymi kryzysami. A pani przewodnicząca, pani poseł Maria Koc właśnie pięknie opowiedziała o tych różnych kryzysach, które nas dotknęły. Ja nie będę tego powtarzał. I sam fakt, że mieliśmy możliwość posługiwania się naszą walutą narodową, pomógł mi w skonstruowaniu odpowiednich programów budżetowych, finansowych, inwestycyjnych, które zamortyzowały tamte kryzysy. Więc nie warto wyzbywać się złotówki i idąc do Parlamentu Europejskiego, nasza delegacja będzie bronić złotówki do samego końca. Punkt piąty naszego planu to obrona polskiego rolnictwa. Tu powiem tylko krótko, bo przez ostatnie półtora roku, przez ostatnie długie miesiące wiele się w tym temacie działo. Otóż wtedy, kiedy trzeba było stanąć po stronie rolników, wbrew regulacjom europejskim, wbrew zakazom europejskim, powiem wprost, to wdrożyłem embargo na ukraińskie zboże 15 kwietnia. Zaraz potem oni siedli szybko do stołu negocjacyjnego i powiedzieli, to my teraz zrobimy tutaj z tego program europejski. Powiedziałem, proszę bardzo, róbmy. I wdrożyli ograniczenia w imporcie ukraińskich płodów rolnych do 15 września. Ale 15 września nadszedł szybko. I wtedy już nie zgodzili się na przedłużenie. I znowu, wbrew regulacjom europejskim, znowu nie pytając nikogo o zgodę, bo tacy jesteśmy, jak coś jest w interesie Polaków, nie pytamy Brukseli o zgodę. Wdrożyliśmy wtedy znowu embargo na ukraińskie zboże i możecie, drodzy Państwo, ci z Was, którzy reprezentują sektor rolniczy, rolnicy, mieszkańcy wsi, być pewni, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie stało po stronie polskiego rolnictwa, polskiej wsi. Dlatego ta nasza reprezentacja właśnie w Parlamencie Europejskim jest taka ważna. Dlatego, że pokazaliśmy, że nasze obietnice, które złożyliśmy polskiej wsi, czyli równe dopłaty, czyli rozwój polskiej wsi, te wszystkie drogi gminne, powiatowe, miejsca pracy w polskich gminach, że to wszystko potrafiliśmy zrealizować. I do tego także zobowiązuję się przed Państwem na przyszłość. Teraz punkt szósty. Punkt szósty to bezpieczeństwo. Będziemy dbali o polskie bezpieczeństwo. Bo Unia Europejska nie może być stawiana w kontrze do Stanów Zjednoczonych, jak chociażby w ostatnim swoim przemówieniu na Sorbonie pokazał to pan prezydent Francji Emmanuel Macron. W kontrze do Stanów Zjednoczonych. Nie. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie Stany Zjednoczone, ruskie wojska stałyby już dzisiaj nad granicą polską po stronie ukraińskiej. Ukrainy by już dzisiaj nie było. Ukraina istnieje dzięki wsparciu, no trochę dzięki nam na początku wojny, można powiedzieć, ale przede wszystkim dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych. Dlatego nie wolno stawiać Unii Europejskiej w kontrze do Stanów Zjednoczonych, do NATO. Trzeba zwiększyć wysiłki
prowadzące do tego, żeby wszystkie państwa członkowskie wydawały na obronność, na bezpieczeństwo tyle, co Polska. Bo my potrafiliśmy, mimo kryzysów, tak zadbać o polski budżet, że znaleźliśmy tam pieniądze na najwyższy poziom wydatków na obronność, na bezpieczeństwo, na broń kupowaną za granicy, super nowoczesną broń, która właśnie umacnia nasze bezpieczeństwo. I idąc do Brukseli, nasi europarlamentarzyści będą o to dbali, żeby te programy europejskie, które dotyczą bezpieczeństwa, jak military mobility, czyli mobilność wojskowa, jak cyberbezpieczeństwo, mogły być wspierane z budżetu Unii Europejskiej, ale żeby były kompatybilne, współpracujące z NATO. Bo od tego zależy także nasze bezpieczeństwo. Silna polska armia i silne sojusze. To punkt szósty. I ostatni z tego siedmiopunktowego planu, naszego planu, dotyczy wolności. Będziemy bronili wolności. Podam Państwu jeden przykład. Jakieś 10 dni temu byłem w Brukseli. Tam mieliśmy zaplanowaną konferencję, na której mówiliśmy o wartościach europejskich, o chrześcijaństwie, o tradycji, o europejskiej kulturze, wielkiej europejskiej kulturze. W końcu cały współczesny świat wyrósł na europejskiej kulturze. Wszystkie zdobycze, niezależnie od kręgu kulturowego, dzisiaj wynikają z wielkiej wynalazczości europejskiej i z rozwoju Europy. Ale wiecie co? Ponieważ ta konferencja była konferencją konserwatywną, tak się nazywała zresztą, to odmówiono nam miejsca w jednej lokalizacji, potem odmówiono nam miejsca w drugiej lokalizacji, a potem w trzeciej lokalizacji także odmówiono nam miejsca. Zrobiliśmy taki raban, taką awanturę w Brukseli, że Trybunał Konstytucyjny Belgijski, bo to w końcu, prawda, w Belgii się działo, stwierdził, że to jest kneblowanie ust, że nie wolno w ten sposób blokować wolności słowa. I wreszcie ta konferencja się odbyła. Ale zobaczcie, do jakich bezeceństw dochodzi tam w zachodniej Europie, że normalne partie polityczne, no nie tylko my, ale także inne partie z całej Europy, nie mogły przedstawić swoich przemyśleń dotyczących kryzysu, dotyczących przyszłości, perspektyw Europy, bo zabroniono nam spotykać się w Brukseli. Dlatego idziemy tam, do tej Brukseli, żeby powiedzieć im, że nigdy więcej nie wolno wam kneblować ust. Bo ja pamiętam cenzurę lat 80., cenzurę komuny, komunistów. I wy tam w Belgii zrobiliście to samo, co komuniści robili w Polsce w latach 80. Nie pozwolimy na to i dlatego nasz siódmy punkt dotyczy obrony wolności. Dlatego, szanowni państwo, jakbym ja miał w pigułce streścić te wszystkie nasze punkty i ten plan, ten pozytywny plan dla Europy i dla Polski w Europie, ale nie w Europie, która się rozlewa i podporządkowuje największym państwom, tylko w Europie ojczyzn. W takiej Europie, do jakiej Polska wstępowała i jaka przyświecała ojcom założycielom kilkadziesiąt lat temu. Aby wzmacniać tę Europę ojczyzn, to ten program w pigułce można streścić tak. Idziemy po to, żeby Europa była silna, ale siłą państw członkowskich, takich jak Polska. Żeby nasz dom, nasza fabryka, można powiedzieć, i nasza twierdza były niezagrożone. Żeby właśnie w Europie, tej w Europie ojczyzn, której Polska jest, ale która jest na niezwykle groźnym zakręcie. Niezwykle groźnym zakręcie historii. Żeby w tej Europie walczyć o to, żebyśmy mogli się czuć jak w naszym domu, czyli bez nieproszonych gości, z szacunkiem do polskiej kultury, wiary, tradycji, tego, co dla nas jest święte, godne szacunku, bezbronne, tego, co jest dobre, tego, co my wierzymy, że jest dobre, żeby nikt nam tutaj z walcem żadnym nie wjeżdżał, żadnym czołgiem ze wschodu, żadnym walcem ideologicznym z zachodu i nie niszczył polskiej kultury. A więc nasz dom. Idziemy po to, aby
Polsce znowu tworzyć nowe miejsca pracy, żeby ta Europa była naszą fabryką, naszym zakładem pracy, naszym, a nie jak to się dzieje w ostatnich 10 latach, coraz więcej firm ucieka poza Europę. Ucieka do Chin, ucieka do Indii, ucieka do Stanów Zjednoczonych. Nie, to ma być nasz zakład pracy, nasza fabryka. Te poszarpane łańcuchy wartości, łańcuchy produkcji niech się odbudowują tu w Polsce. To, co stało się made in China, zrobione w Chinach, niech będzie made in Europe, a najlepiej made in Poland, zrobione w Polsce. I wreszcie Europa musi być naszą twierdzą, naszą bezpieczną twierdzą, naszym przyczółkiem bezpieczeństwa dla nas, dla pokoleń, które przyjdą przed nami. I dlatego tak ważne jest to, żeby dbać o to na poziomie obronności, na poziomie bezpieczeństwa w internecie, czyli tam, gdzie Putin i Kreml są szczególnie aktywni, żeby odpowiadać na te rosyjskie wyzwania i dusić je w zarodku, bo oni znowu chcą w zazdrości, jak my się szybko rozwinęliśmy, chcą nam podciąć korzenie, przyciąć skrzydła. Ile razy widzieliśmy to w historii ostatnich lat, ostatnich stuleci. Niestety mamy takiego sąsiada ze wschodu, od wschodu i dlatego musimy być silni. Europa musi być naszą fortecą. Nasze patrzenie na bezpieczeństwo musi zwyciężyć w Europie. I to o tym są także te wybory europejskie. To jest wielka stawka. I dlatego tak, z tak wielką wdzięcznością przyjeżdżam tutaj do Węgrowa. Po drodze byłem w Sulejówku, w Łochowie. Tam też gratulowałem naszym samorządowcom zwycięstwa, bo tak ważne jest, żebyśmy zwyciężali w tych małych ojczyznach, ale w tym razem te wybory, które nie cieszyły się zbytnio popularnością w Polsce, niech będą wezwaniem do wszystkich, którzy kochają Polskę i chcą, żeby Polska trwała, żeby Polska w przyszłości również się rozwijała tak szybko, jak w ostatniej dekadzie. Żeby wszyscy poszli do tych wyborów 9 czerwca. Wybrali naszą mocną drużynę, drużynę Prawa i Sprawiedliwości, która zagwarantuje, że ten 7-punktowy plan będzie realizowany. Będziemy walczyć, nawet jak będziemy w mniejszości. Tak jak dzisiaj widzicie, że nie poddajemy się, chociaż to kto inny utworzył rząd. Tak samo w Europie wahadełko przesuwa się w naszą stronę. To jest dobra wiadomość. Jest już pewne, że reprezentantów podobnych partii do naszej będzie dużo więcej w tym nowym parlamencie. Będziemy mogli nawet może współtworzyć rząd. A jeśli nie, to pilnować interesów Polski. Aby tak się stało, nie dajcie sobie wmówić tym różnym nowoczesnym mediom, że między modernizacją, szybkim rozwojem Polski, a wolnością, niepodległością jest jakaś sprzeczność. Jest dokładnie odwrotnie. Polska rozwija się najszybciej wtedy, kiedy jest niepodległa, kiedy jest suwerenna, kiedy pokazuje, że potrafi wykorzystać możliwości, które w nasze ręce los, historia złożyły. I te możliwości musimy skrzętnie teraz wykorzystać. Musimy ich pilnować. Pilnować ich w zgodzie narodowej, bo to też jest część mojego planu, część naszego planu. Nie chcemy tej wojny. Jesteśmy dzisiaj poddani tej wojnie. Jesteśmy łowną zwierzyną, przedmiotem ataku, brutalnego ataku, łamania konstytucji, omijania ustaw, niszczenia konstytucji poprzez rozporządzenia ministerialne. To jest tak naprawdę wyłączenie demokracji z działania. Tym bardziej chciałbym, żeby ludzie dostrzegli, żebyście, drodzy rodacy, zobaczyli, co udało się zrobić i pokazali drugą żółtą kartkę, bo już jedną żółtą pokazaliście 7 kwietnia, żebyście pokazali drugą żółtą kartkę rządzącym 9 czerwca. A druga żółta kartka, każdy wie, co to oznacza. I dlatego nie stoimy przed jakąś nieuchronnością historii, przed czymś, co musi się zdarzyć. To od nas, od naszego działania będzie bardzo dużo zależało. Od tego, czy się
wszyscy razem zbierzemy w sobie. Czy będziemy przekonywać naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, członków naszych rodzin, że te wybory są bardzo ważne. Najważniejsze ze wszystkich europejskich, tego jestem pewien, najważniejsze ze wszystkich europejskich wyborów, jakie od 2004 roku w Polsce miały miejsce. Najważniejsze, bo jeżeli dobrze wybierzemy, to Europa będzie naszym domem, naszym zakładem pracy, naszą twierdzą. Tu w Polsce będziemy mogli rozwijać skrzydła z szacunkiem do wszystkiego, co dla nas święte, co dla nas ważne, co dla nas istotne, a jednocześnie ze śmiałym spojrzeniem w przyszłość. Bo nie boimy się w tej przyszłości. Jeśli Polacy mogą się rozwijać w warunkach pokoju, spokoju, to pokazaliśmy przez ostatnie 35 lat wszystkim naokoło, tak, że im szczęki opadły, jak szybko potrafimy się rozwijać. I tak będzie dalej, szanowni państwo, jeśli tylko zaufacie, że będziemy potrafili, a chyba próbowałem was do tego przekonać, zadbać o to, co dla Polski w Brukseli, w Unii Europejskiej jest najważniejsze. I będziecie mogli dzięki temu wybrać najlepszych przedstawicieli. I uwierzycie, że wasz głos jest ważny, bo te wybory są właśnie wyborami o Polskę. O Polskę suwerenną, silną, dumną i dostatnią. Dziękuję bardzo.